Yo, trzyma do Cicero Roxy, teraz kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam wszystkie linki z Petio Link z najnowszego update'u, który będzie już w tą sobotę o godzinie 18. No i oczywiście stream będzie o 18.30, więc każdego zapraszam. A słuchajcie, jeszcze dwie sprawy, ponieważ chciałbym wam mega podziękować za 25 subów. Mega też szybko przeleciało, więc słuchajcie, każdemu dziękuję. No i oczywiście przyjmowałem, że lecimy po 30 tysięcy, więc subik z wodę łapkę w górę, mile widziane. I tak samo słuchajcie, przyjmowałem, że jutro jest premiera mojej nowej gierki Fightman Simulator. Więc słuchajcie, w czwartek, czyli jutro, zapraszam każdego na live'ika 18.30, bo będzie dużo konkursu. I tak samo wpadnijcie sobie na poprzedni film, ponieważ też tam był konkurs, więc każdego zapraszam. Wiecie, bez tego przedłużania lecimy do linków. Okej, ogólnie słuchajcie, możecie zacząć od tego, że ja widzicie Fantasy World niestety dobiegł końca. Mamy wszystkie portale zapełnione, więc teraz będzie pora oczywiście na coś nowego. A będzie to High Tech World, już będzie większość z was wie, bo ogólnie były już linki z tego, ale nie było tak dużo jak mamy dzisiaj, bo jest słuchajcie mega dużo. I dodatkowo jeszcze wtedy dajcie dodatą Dark Matter Pety, do których też przejdziemy potem. Ale słuchajcie, zacznijmy sobie od High Tech Worlda. Ogólnie jak tutaj będzie się dostawało, to prawdopodobnie przez Glacier. Lecimy sobie tutaj i ogólnie jak widzicie, na tej lodowej krainie mamy jakby coś takiego, takie przejście do niby znikąd po prostu mamy, słuchajcie, tam coś było, tu coś było, a tu mamy coś takiego. No i tak ogólnie coś prędzej, tu prawdopodobnie będzie taka duża armata stała, to będzie obstawa albo duża skrzynia, to może być jedna z tych dwóch rzeczy, ale bardziej bym obstawał właśnie taką dużą armatę, która będzie prowadziła właśnie, do kogo będzie prowadziła, bo słuchajcie, dostaliśmy już ogólnie info od Prestona, jak to będzie wyglądało. I ogólnie, jak widzicie, mamy oczywiście Twittera od Prestona i mamy tutaj taki link mały mapy, może sobie nawet powiększymy. Mamy słuchajcie taki ogromną mapę, taką ogromną mapę w sumie. Jest to bardziej mapa taka neonowa, mamy słuchajcie taką futurystyczną, co moim zdaniem jest mega na plus, bo jestem mega fanem takich map właśnie, gdzie jest mnóstwo neonów. Jak to dobrze zrobione, to słuchajcie mega to wygląda. Tylko czemu ta armata jest zrobiona, naprawdę mega na to żałuję. Dlaczego ta armata jest niezmieniona? Może będzie, może słuchajcie akurat będzie. No fajnie by było, jakby była jakaś taka właśnie z neonami. Dostaliśmy słuchajcie też drugie zdjęcie, a widzicie, ona już bardziej nam przybliża te jajka. I właśnie, jajka, nie wiem czy to widzicie, czy to jest naprawdę dobrze widoczne, ale mamy na słuchajcie Mace 12. I to nie jest słuchajcie 6 na goldy, 6 na zwykły, jest to słuchajcie 12 na zwykły i 12 na goldy. Nie wiem co prasa mam miał w głowie, ale słuchajcie jest tego mnóstwo, naprawdę. Pewnie będzie to nawet ponad miesiąc aktualizacji właśnie z tymi jajkami, bo no jak się domyślacie, niestety to nie będzie od razu wszystko. Ale no w sumie jakby nie patrzeć, to słuchajcie w Fantasy Worldzie było tylko 8 jajek, a tu mamy 12. Więc to 4 więcej, no moim zdaniem to jest mega spoko. Na myśli co o tym słuchajcie, że będzie tyle jajek. A co do słuchajcie linką dalszą oczywiście, to mamy oczywiście linka tych jajek, jak widzicie mamy 6 jajek zlikowanych. I możliwe, że to będzie 6 jajek, które wejdzie właśnie w sobotę. Nie mam zdaniem, że to będzie akurat 6, ale może 4 wejdą, może 3. Mam, że nie weszły 3, więc 4 by były teraz moim zdaniem mega spoko. I mamy jak widzicie Combustion Egga, mamy Scrap Egga, mamy Titanium Egga, High Tech Egga, Super Hack Egga i Alien Egga. Mamy 6 słuchajcie jajek zlikowanych. Czy jest to dużo? No moim zdaniem mega dużo. I słuchajcie, jeszcze oczywiście jest info, że właśnie nie będzie wszystkich jajek naraz, czyli tych 12, tylko że będą wchodziły w aktualizację, ale chyba większość każdy się domyślał. No i tradycyjnie słuchajcie, linki mamy właśnie skrzyneczki, coinów do zbierania safe'ów. Widzicie aktualnie na ekranie wszystkie linki, które znalazłem. Mamy tutaj tych screenów, wygląda moim zdaniem mega spoko to. I ogólnie mamy jeszcze jednego screena, który prawdopodobnie nie jest jakby taki prawdziwy 100%. Ale jak widzicie, mamy tutaj słuchajcie kilka rzeczy. Powiedzmy, słuchajcie, mamy coiny po prawą w górę, jakby nie są, jest high tech coiny, które już chyba wiecie. I mamy słuchajcie Frozen coiny, które już były omawiane po prostu zanim jeszcze gra wyszła chyba. Pamiętam, że mega dawno już były te linki właśnie z tymi Frozen coinami. I słuchajcie mamy rangę, która niby mogłaby być, ale czy wygląda na mega legit, to no, moim zdaniem niezbyt. No, ale może akurat taka będzie. I słuchajcie dalej jeszcze mamy właśnie tutaj jakby w tle. Mamy słuchajcie, jak widać te coiny, mamy takie pojedyncze, mamy właśnie ten saving, mamy Frozen coiny. Mamy też taki mały link właśnie tego prezentu, więc prawdopodobnie to tak one będą wyglądać. Dalej słuchajcie mamy jeszcze przybliżenie na tą skrzynię właśnie takie większą i w sumie już na kilka początkowych petów. Mamy słuchajcie tutaj Tech Head Peta, mamy słuchajcie Cyber Foxa, Cyber Maniego i Cyber Rakuna oraz oczywiście ten takie małe coś po lewej. Nie wiem, czy będzie jako skrzynia czy pet, ale fajnie to wygląda, moim zdaniem mega spoko. Dalej słuchajcie mamy już trochę więcej petów i mamy tutaj Metal Skula jeszcze, którego przedtem nie omawiałem. Mamy Technokata, mamy Happy Computera i mamy oczywiście Cyber Rakuna, Maniego i Foxy, to już mówiłem. Dalej słuchajcie lecimy oczywiście i mamy jeszcze więcej. Ogólnie te pety to większość ogólnie są takie starsze, po prostu przejmujemy na Cyber. Ale na widzicie mamy Cyber Doga, Cyber Kata, Cyber Baniego, Cyber Dragona, Cyber Pandę, Cyber Takiego, Cyber Morsusa, Cyber Dominusa i Young Kata, słuchajcie, który będzie Robux Petem. Ale za chwilę, bo ogólnie obycie ogólnie moim zdaniem mega spoko. Ale dowiecie się za chwilę ogólnie o co w nim chodzi. Tutaj mamy Grumpy Kata, mamy jeszcze Knife Kata i mamy Lava Skorpiona. Oraz jak już oczywiście mogliście zobaczyć przedtem, mamy Dark Matter, tak dokładnie.
Ogólnie to będzie, słuchajcie, ewolucja po Rainbow Petach. Bo teraz ogólnie jest Normal, Golden, Rainbow i potem będzie Dark Matter, więc no moi zdaniem to jest mega spoko. Ja to osobiście mega czekałem i moi zdaniem to w ogóle jest zepsuje gierki. Tylko jeszcze będzie można więcej tryhardować i będzie więcej czasu trzeba będzie na to spędzić. Jeszcze słuchajcie, dalej mamy nowe oświetlenie dla petów ogólnie. Ja wiecie, jak to jest na podstawie dla was sama, jak to będzie wyglądać. Czy będzie akurat takie, jak widać, takie mocne, to tego w sumie nie wiem, bo to w sumie tylko presa wysyłał. Więc myślę, że sobie tylko testował i nas troluje. Ale jakby było takie, to ja bym jeszcze nie pogadał, że mi się mega podoba. Jeszcze widzicie kilka właśnie petów, mamy tutaj właśnie tego ruchu, który kiedyś był. Mamy Agoni i mamy jakby kolejnego przerobionego jeszcze mocniej Agoni. Ja myślę, że jakie były, to moim zdaniem spoko. Ale tak szczerze, mogą zostać nawet te, które są. Widać, że mnie przeszkadza, bo i tak są ładne. To w sumie ma taki styl, co nie? I słuchajcie, dalej jeszcze mamy właśnie Robux Pety, które będą. I co do tego, słuchajcie, Niagata, to on będzie miał właśnie taką rybą smogę za sobą. Czyli będzie po prostu taką tęczą stawał, więc to moim zdaniem mega spoko, to jest taki dodatek. I dalej, słuchajcie, tylko co zostało, to właśnie Dark Matter Pety. Więcej jeszcze, słuchajcie, linków, łapcie sobie aktualnie na ekranie. Jest ich, słuchajcie, mnóstwo, moim zdaniem mega ładnie wyglądają. Niby mamy jeszcze linki stat, ale czy to jest prawdziwe? Tak szczerze bym nie liczył, bo 500 tysięcy za mityka, znaczy 500 milionów w sumie. To jest chyba za dużo, chociaż może być jakieś trudne do zdobycia, serio. Myślę, że zostało jakoś dużo czasu, więc zobaczymy prawdopodobnie w sobotę. No i jeszcze mam taką mega dużą listę, mam prawdopodobnie wszystkich petów, jakie są po prostu, żeby po prostu wam pokazać, jak wyglądają te Dark Matter. Napiszcie, jak oceniacie, mi się mega podobają w sumie. Mi się mega, słuchajcie, podobają. Moim zdaniem będzie to fajny dodatek do gry. I na koniec jeszcze mamy tekst Skyboxa, czyli no tekst Skyboxa i tyle, po prostu takiego Skyboxa niebo. I słuchajcie, to będzie tyle już linków. Napiszcie, czy ogólnie linki wam się podobają i czy czekacie na mnie. Moim zdaniem to może być największy w tej grze, więc ja oczywiście czekam. Będzie live'ing w sobotę 18:30, jak samo w czwartek, bo ja z premier nowej gierki. Tak samo jeszcze, słuchajcie, każdego zapraszam na Discorda, na Instagrama i do Kluksowej, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!